Tato, nie chodzi tylko o mnie. Wszyscy znajomi o nią pytają, w sieci i w pracy. Szukali jej i są zaskoczeni, bo zawsze była sumienna. Nie brała wolnego od 3 lat. Zawsze informowała, że jej nie będzie. A teraz milczy od dobrych 2 dni. To do niej niepodobne. Rozumiesz, co mówię? Kiedy Rahul zapytał Indrani o Shinę, usłyszał, że wyjechała ona z Indii i nie chce z nim rozmawiać. Był zaskoczony, bo paszport dziewczyny został u niego. Jak mogła wyjechać za granicę?